Mateuszu, dzisiaj miałeś swój wykład, jakbyś mógł nam przybliżyć, o czym i w ogóle w czym się specjalizujesz? Dzisiaj na moim wykładzie był temat 3 postawy w sprzedaży, które gwarantują niepowodzenie. Czyli mówiłem z reguły o tym, jakie ludzie popełniają błędy, jak się zachowują w życiu, jak się zachowują w biznesie. Przez co nie do końca to zachowanie, jakie mają w biznesie, jest adekwatne do tego, jak w życiu. Przez co popełniają takie błędy, że powiedzmy przyjmują się opiniami innych, nie są do końca konsekwentni, nie są zaangażowani jakby w swój biznes. Przez co potem to wpływa na ich rezultaty finansowe, a docelowo na gdzieś tam całą strukturę ich funkcjonowania i życia. Bardzo wiele osób właśnie miesza życie prywatne z życiem zawodowym. Myślisz, że to jest dobre? Znaczy zdecydowanie trzeba się nauczyć tak zwanego work-life balance, czyli żeby mieć i czas jakby na rodzinę, związek i gdzieś tam swoje życie prywatne, no i mieć czas na pracę, tak? Bo wiadomo, że dzisiaj w XXI wieku jest trochę tak, że jesteśmy pracoholikami. Czy bardzo dużo chcemy pracować, jak najszybciej zbudować karierę, życie pędzi, niesamowicie jakby sunie do przodu, ale jeżeli potrafimy gdzieś tam trochę to zbalansować, czyli popracować, a trochę potem spędzić jakby czasu, zrobić sobie chill, jakby wyluzować, nabrać energii, to tak naprawdę jesteśmy bardziej efektywni. Czyli no ja sugeruję, żeby gdzieś tam łączyć to, bo jeżeli zaniedbamy jedną bądź drugą rzecz, to tak naprawdę będziemy mniej efektywni w tym, co aktualnie robimy. Jakie kosmetyki posiadacie w swojej sprzedaży? W firmie Savre posiadamy kolagen naturalny, suplementy diety, pielęgnację ciała, chemię gospodarczą oraz perfumy. Więc tak naprawdę dla każdego Kowalskiego coś się znajdzie, tak? Gdzieś tam do sprzątania domu, żeby ładnie pachniało. A dla siebie jakieś maski ze złotem w oparciu o kolagen, kolageny do smarowania na zmarszki, nie wiem, oparzenia, blizny, tym podobne. No i powiedzmy zapachy, żeby też ładnie pachnieć, bo jak dzisiaj tu mamy 10 tysięcy osób, to warto ładnie pachnieć, tak? Czyli są to kosmetyki przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn? Tak, zdecydowanie. No, wydaje mi się, że każdy powinien się myć, z czego powiedzmy 95% uważam to robi, bo te 5% często jeździ autobusem latem i to czasami gdzieś tam czuć, że najpierw bierzemy wdech przed wejściem do autobusu, a wydech jak wychodzimy. No ale jakby naprawdę mamy taki produkt, że każdy może coś wybrać dla siebie. A jakbyś mógł nam przybliżyć właśnie zagadnienie tego kolagenu naturalnego, bo ja wiem, do czego służy ten kosmetyk, ale większość z Państwa może nie wiedzieć. Kolagen naturalny w wielkim skrócie jest to białko, które im jesteśmy starsi, mamy go mniej, przez co się starzejemy. Kolagen pomaga na zmarszki, oparzenia, blizny, celulit, rozstępy, więc tak naprawdę jest i potrzebny powiedzmy kobietom, ale też warto jako facet do siebie zadbać, bo dzisiaj żyjemy w tych czasach, że no niekoniecznie warto być takim typowym drwalem, tylko gdzieś tam o siebie trochę zadbać, żeby też naszym kobietom się podobać, żeby to wyglądało estetycznie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.